Witamy Państwa bardzo serdecznie. Chwila przerwy na słup. O, Aleksandra Kostrzewska, dzień dobry. I Piotr Jędrzejek, witamy w poranku TVP Info. Dzisiaj jest sobota, 9 listopada. I w tym sobotnim pytaniu witam Państwa serdecznie. Dodam jeszcze tak dla porządku, że około 4 stopni mamy dzisiaj w Warszawie. To mogę powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia. Szłaś do pracy na piechotę? Kawałeczek. Zdrowo o tej porze, zdrowo. Drodzy Państwo, dzisiaj w programie wiele ważnych tematów, między innymi temat dekryminalizacji aborcji. Wczoraj Sejm skierował projekt, o którym bardzo dużo się mówiło, do pracy w komisji, więc my także w programie dzisiaj na ten temat będziemy mówić. Ale będzie także o 35. rocznicy upadku muru berlińskiego. Naszym gościem będzie Andrzej Byrd, były ambasador Polski w Niemczech i we Francji. To będzie o godzinie 7.15. Powspominamy, Piotr z gościem powspomina te czasy i znaczenie upadku muru berlińskiego nie tylko dla Niemiec, ale dla całej Europy, a nawet świata. Będą też goście z Krakowa i to duża grupa gości. No, na koniec w naszym programie dzisiaj po godzinie 9. Ale rozumiem, że nie będziesz opowiadał o swoich osobistych historiach. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Szkoda, powinieneś. No zobaczmy, może Piotr jeszcze zmieni zdanie. Może uda się namówić, tak. Zespół Pieśni Tańca Krakus z Krakowa tutaj ja u nas taką na scenie. Małą presję wywierać. Dobrze, Ola będzie nad mną pracować przez cały program. A Państwo zobaczą, być może się okaże, że Piotr się złamie. Tak. Namawiam go do tego, ale nie będę nic więcej mówić, tak, niż początek, a już teraz zapraszam na serwis. Zapraszamy.